Czy chcesz otrzymać kieliszek pierwszy? Jej! To jest normalnie, że ja się nie stresuję? Tak, a trzeba się stresować. Kocham. Wszyscy się tak stresują, ja jestem chyba jedną osobą, która się stresuje. Pieciarki jakieś mam. Nie macie takiego czegoś? Nie. Serio, nie wiem. Ja mam codziennie. Ja czuję, że aż tak się co pupa mi trzęsie. No wiecie, tak przychodzi taki stres z pleców w dół. Nie? Nie. To tylko ja mam. Ja się czuję wspaniale, bo Yuri marzył o tym od dawna. No i ogólnie jesteście słodcy razem i do siebie super pasujecie. I Ewa na przykład jest teraz w chill zonie i Yuri się stresuje i to jest takie urocze i słodziutkie. Na takich eventach ja bym teraz się mogła. Dobrze, Koba, powiedziałaś. Dobrze, że to zaznaczyłaś. Czy nie od razu żywi i fajnie? Na imprezę się szykujemy? Widzisz, co się dzieje? Zobacz, widzę. Zmiela wszystko tam. Słuchajcie, ja na ten dzień czekałem chyba tak samo bardzo jak Ewa z Jurim. Naprawdę bardzo się cieszę, że możemy tutaj być wszyscy razem i że mamy tak cudowną aurę i w ogóle atmosferę już tutaj. Ewa właśnie się maluje. No jeszcze nie możecie tego zobaczyć, ale wygląda naprawdę olśniewająco. Zobaczcie, się to wieje tym dziewczyną. One to lepiej zostawiają. Nie, absolutnie. Musiałeś się przenieść. Ja będę stał i trzymał, ja mogę cię robić za wszystko. Będziesz tańczyć, pamiętaj. Nie, ja sypiesz płatki róż, pamiętaj o tym. A jaki kolor? Nie wiem, to zależy. Wiesz, to zależy jaki kolor. Patrick, Przemek, Robert, Michael, Adrian, we are flower boys. Czujecie z tym, że Ewa zostanie żoną Juli? Ja nie mogę tego zdradzić, gdyż ja mam dzisiaj przemówienie, bo jestem świadkiem. Ja nie powiem, bo jakbym to powiedział, to już bym to powiedział co na... Ale na to czy... Wiesz, materia będzie później. Nie, nie chcę się dwa razy powtarzać. Tak, czy będzie wiarygodne tego słowa, nie? Ewa, powiem ci tak, no trudno. Jakoś to będzie, jakoś to się przyjmiemy. Ja liczę do ostatniej chwili, że jeszcze odmówisz. Jeszcze powiem stanowcze. A czy będzie na ceremonii, tak jak to jest sprzeciw? Można to zrobić? Można jeszcze zrobić, że kto jest sprzeciw? Weto. Zobaczymy, mam jeszcze 3 godziny około... Musimy się naradzić, musimy stworzyć... Musimy się naradzić. Tak, ustawę. Ale ogólnie kochamy. Tak, kochamy Ewa. Mów co uważasz, to słuszne. Ogólnie czuję się troszeczkę zestresowana. Połowę nocy nie spałam, bo mnie stresują takie wystąpienia. Juriego też, nie? Stresują cię. No tak samo, no. Ewa jest taka, że od razu wychodzi, czuje się jak gwiazda. Ja północy nie spałam, mówię, kurczę, będzie tyle ludzi, jak ja tam się będę czuła, jako ta druhna będę tam stała. Myślę, że powiedzie im się w tym małżeństwie. A czego oczekujesz od imprezy? Od imprezy? Tak. Od imprezy oczekuję Białej Podlaskiej. Pamiętasz? To tylko my pamiętamy. Nikt nie wie, o co chodzi, oni tylko wiedzą. Kto był, ten wie. Nie będę się za długo rozpowiadać, bo nie wypada, ale oni wiedzą. Biała Podlaska 2000, nie wiem, co to było, 18, 19. Tak jest, no super. Zaraz się idę przybrać sukienkę i będę druhną. Krzesła wjeżdżają. Ja chyba będę stała jako druhna. No wszyscy będą wstać, no. A kto będzie siedział? Ja. Ja jako pan wody będę siedzieć. A ty jak się czujesz? Jesteś zestresowany? Jak widać? Nie jest. Jak widać, ja ogólnie nie palę, nigdy nikt mnie nie widział na filmie, żebym palił, więc to, że ja teraz palę, to już pokazuje to, że jestem zestresowany po prostu, więc stres jest, ale czuję się dobrze. Powiem ci, że Ewa już prawie gotowa. Tak? Będzie dobrze. Come on, baby. Musi być dobrze. Ja jestem bardzo... Ja się kawałem. Do
wiem, że to będzie zarobista impreza. Wariacie, ty mały nasz. Wychodzi słońce, widzicie to? O Boże, jak tam jest ładnie, widzicie? No. Ale ładnie, ale mi się podoba. Ale ładnie to wygląda, pięknie. O Boże! Zola, zobacz jak ładnie. Widzę ładnie. Lego, wybiegł Lego. Chciałam powiedzieć, że najmocniej na świecie cieszę się, że są te same osoby, które kocham. Wiecie, że nie ma takich obcych mi ludzi, tylko po prostu się super bawimy. Cudowny, naprawdę. Kochamy czytać. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jesteście wszyscy częścią tego dnia. Muszę też wszyscy. Nie mamy płatek, nie się wzruszyłam. I'm gonna die where everything goes. No matter. Oh, you know all the lyrics. I know you can make it my own words. I think she is the happiest bride. You are the happiest bride I've ever done. You're spreading so much energy. Everybody around. That's true. Thank you. Yeah. Ewa, bardzo cię kochamy. Bo powiedziałam na początku, że nie, że żartujemy, ale to była ściema. Tak, Ewa. Popisywaliśmy się przed kolegami. Kochamy cię, ale ja nie zmieniam zdania. No trudno. No i spoko. Spytaj Juriego. Ja zobaczę, że to jeszcze nie ma. Słucham? Bardzo cię kocham. Oczywiście, kogo mam kochać? Ewo! Ewa! Muszę ci powiedzieć, że wyglądasz tak pięknie. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Nothing can break me. Będzie histeria, będzie histeria. Są dwie najbardziej rozhisteryzowane po prostu osoby z całego składu Druhen. Ja będę wyła tak, żebym zamknęła urzędnika. Tak, to my jesteśmy te pierwsze, które po prostu ryczały na sukniach ślubnych, więc tak, tutaj... Jak będą dźwięki dziwne na ceremonii, to jestem ja. Albo Martyna, ewentualnie. Tak. Połykamy swoje łzy. Połykamy swoje łzy. No i nasza przyjaciółka wychodzi za mąż i jakby wiedziałyśmy o tym. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, tylko my się bardzo szybko wzruszamy. Przemysław, zobacz, przedmiot, co Zewą robi. Dziękuję pięknie. Nie widzieliście się? A możesz mi się to przypudrować? Nie całuj, nie całuj. Nie ma całowania. Serio? Byłam przekonana, że się z nim pójdzie na własny ślub. A ty chyba masz to, bo ty masz swój inny... To jest takie typowe dla mnie. A będę wirtualna. Ryczałam? Moja myszka. Kocham cię bardzo. Tak? Tak, co ci przyszły? Tak? Moje żabka. To jest moja krzesnica. Tak. Tak. Moje kochane żabka. Nic nie wygląda, masz sukienkę piękną. Nikola. Chciałam powiedzieć, że spóźniam się na swój własny ślub. Ja to jest spóźniam. Takie normal. Typical me. To jest to ja. Nawet nikt nie jest zdziwiony tam na dole. Muszę trzymać cycki, bo to jest kluczowy moment. Chodź tu, nie płacz! Zachowuj się. Moja piękność. Jezu. Martyna już płacze, nie?
Jeszcze tam mnie nie ma, oni już płaczą. Się obawiam, no bo powiedziałam sobie nie, no ja przecież nie wypłakam, prawda? Ale jak zobaczę, jak wyryczycie, no to nie. No, trzymam kciuki. Ja babcia jestem. No, babcia? Tak, babcia. Już wiemy, po kim Ewa odwiedziła obronę. O, nie mogę. Życzę im wszystkiego, co najlepsze, żeby nie mieli żadnej kolejny na drodze. Żeby im życie przyszło. A ja dalej powtórzę, no trudno. Kocham cię, Ewa. Tak. Ja potwierdzam słowa pani babci. Oby bez przeszkód. Oby bez przeszkód, racja. Żeby tylko z górki. Nowa droga życia przebiegała. Pod gwieździstym niebem, usłana różami. Przyjaciółkę wydaje się za mąż i ona poznaje partnera swojego życia, można mieć pewne obawy, że nie spotka kogoś, kto będzie otaczał ją opieką, kto też da przestrzeń do samorealizacji, do swoich zainteresowań, pasji. Ktoś, kto albo przytłoczy, albo nie będzie też takim partner in crime, żeby stać na równi i zdobywać świat. A stojąc tutaj mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą, bo mogę też nazwać Jurija swoim przyjacielem, nie tylko Ewę w tym momencie. Wiem, że będą realizować swoje pasje, że jeśli Ewa będzie potrzebowała jego opieki, on stanie na wysokości zadania. Wiem, że mogą być wzorem dla innych, bo mamy mnóstwo par takich standardowych, a oni są po prostu przyjaciółmi i kompanami we wszystkim, co robią, i w pracy, i w przygodach. I w tym miejscu chciałam wam po prostu życzyć, żebyście nie zmieniali i tylko rozwijali siebie, swój związek, żebyście byli dla siebie oparciem, żebyś Jurij miał zawsze cierpliwość do Ewy, kiedy nie będzie mogła znaleźć kluczy przy wyjściu z domu. A żebyś ty, Ewa, dobrze przyjmowała kalorie w postaci karbonary i pizzy, którą będzie robił Jurij. I żebyście nie tracili tej spontaniczności, gdy odlatuje was samolot. Odrzutowce! Zamówiłem. Tego nie było w planie. No właśnie, gdy odlatuje was samolot i wsiadacie do auta i jedziecie na wakacje samochodem. I tego wam życzę, żebyście nie stracili tej iskry, którą macie w związku i dbali o siebie na zawsze. A młodzi się całują! Bijemy brawo! Chciałam wam powiedzieć, że bukietu zapomniałam. Co się nie stało? Nic się nie stało!
Po co komu bukiet? Jesteśmy małżeństwem!